Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Jest z nami Piotr Danelski po drugim wygranym pojedynku. Drugie w zasadzie poddanie. Czy taki był plan, żeby tak to właśnie zakończyć? Znaczy, nie było takiego planu. Plan był, żeby się bić na bieżąco, słuchać się trenerów. Myślę, że jestem w miarę kompletnym zawodnikiem. Lubię w stójce się strasznie bić. Mam kończące dobre. I też lubię na przykład walczyć z osobami, które wchodzą po prostu w pas, bo mam, myślę, że te obrony w miarę dobre. Który z zawodników twojego klubu pomagał ci najbardziej w przygotowania? Pomaga ogólnie, wszyscy, dużo jest ich. Najbardziej chciałbym podziękować Sywkowi, który zawsze we mnie wierzył. Zawsze mi najbardziej wspiera mnie. No ogólnie całemu teamowi, przede wszystkim trenerom, bo nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieć lepszych trenerów. Moim zdaniem są najlepsi w Polsce. Trenerom, całemu klubowi, wszystkim przyjaciołom z klubu, sparring partnerom i wszystkim przyjaciołom. Którzy... W lewo się przesuję, przepraszam ci bardzo. To za wysoki jestem, nie mieszczę. Nie, dobrze, to jestem zbyt jak bardzo ten. Powiedz, czy generalnie szykuje się u ciebie jakieś wyjazdy zagraniczne, bo ostatnio to dosyć, można powiedzieć, taki trend modny, kontynuowany. Znaczy zagraniczne, ja muszę się przyznać, że... Nie poświęcam się na razie 100% treningom, bo nie mogę sobie na to pozwolić, bo mam jeszcze tak pracę, nie mam sponsorów. Mam nadzieję, że się po tej walce może jakiś tam pojawi. No i nie mogę się w 100% skupić tylko na trenowaniu, i tym bardziej na wyjazdach. Jestem niestety przywiązany do miejsca, w którym mieszkam i muszę tam siedzieć. A można liczyć na to, że będziesz najczęstszym gościem na PLMMA? To już trzeba... No i nie ze mną rozmawiać. Ja bardzo bym chciał walczyć, bo to jest naprawdę świetna gala, organizacja, pierwsza klasa, no i show. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Pierwsza siebie na takiej gali, bo to jest moja druga walka zawodowa. Pierwsza to była taka mała, skromna, można powiedzieć, wiejska gala. Taki klubowy news ostatniej chwili, Joanna Jędrzejczyk, która będzie walczyła w Invicta FC. Jak oceniasz jej szanse na powodzenie tam za oceanem? Nie no, zabojuję tam. Nie ma chyba mocy na Aśkę, nie? No. Chyba każdy wie. Liczycie w klubie, że w jakimś momencie może spotkać się z Karoliną, bo nie udało się tutaj nie, w Polsce. No, nie będę mówić tam o tym, bo to już trzeba Asię zapytać, a to nie. Ale... Trochę wałkowany temat już tak naprawdę, ale byłem ciekawy twojej opinii. Także gratuluję jeszcze raz i powodzenia. Dziękuję.